Dzień dobry Polsko, witamy Was w niedzielne popołudnie, bo to już jest 12:30, troszeczkę nam czasu zeszło. Witamy Was z Bydgoszczy, gdzie dotarliśmy do Krzysztofa. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Ile Ty masz lat, Krzychu? 49. 49. Tak, dokładnie. Krzysztof, masz 49 lat. A powiedz mi, od jak dawna korzystasz z internetu, z komunikatorów internetowych? No nie pamiętam tego. Ale tak, no przypomnij sobie mniej więcej ile, rok, dwa, pięć? Z pięć lat. I co ty robisz w tym internecie? Gram, ten. I co jeszcze robisz, poza graniem? Nieraz na Facebooka wejdę. Na Facebooka, i co robisz na tym Facebooku? Lubię poznawać ludzi. Lubisz poznawać ludzi. To jest prawda, bo tak zacząłeś rozmowę. Kilka razy tak zacząłeś rozmowę. A jakich ludzi poznajesz na tym Facebooku? Jakie to są osoby? W jakim wieku na przykład? Różne. Różne. Mhm. No ale mniej więcej, jak tak sobie coś się kojarzy, w jakim to są wieku osoby? Nieraz tam mają 11. Krzysiu, a nie sądzisz, że to trochę za duża różnica wieku, żebyś pisał do 11-letnich osób? Sądzę, ale tylko piszę. A co piszesz? Różnie. Ale no, przypomnij sobie, co tam różnie piszesz? Spróbuj sobie przypomnieć. A dzisiaj na przykład pisałeś z kimś takim w takim wieku? Pisałem, no to jest, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ja tobie mogę przypomnieć. Jeżeli nie pamiętasz, pozwól chwilę, tylko sobie wezmę mój telefon. Ja tobie przypomnę dzisiejszą rozmowę, skoro ty nie pamiętasz. Okej. Okay. Ogólnie w ogóle jak się czujesz? Zdrowy jesteś? Tak, zdrowy. Zdrowy jesteś, tak? Nie ma żadnych problemów, nie leczysz się na nie. Nic. Czy jesteś zdrowym, pełnym mężczyzną? Tak. Krzysiu, a powiedz mi, bo właśnie szukam, o, mam rozmowę sprzed chwileczki twoją, no sprzed godzinki. Bo mieszkasz w takim miejscu, że troszeczkę musieliśmy cię poszukać tutaj, bo tu żadnego adresu nie mam. Ale cię znaleźliśmy. Po co zapraszałeś przed chwileczką do siebie, tutaj gdzie mieszkasz, to takie piękne, ale takie dosyć trudno dostępne miejsce, 11-latkę? Tak tylko napisałem. Że zapraszasz do siebie? Tak tylko? Tak. No ale chciałeś z nią między innymi iść do zoo? Nie, tak tylko napisałem. A, że chcesz iść do zoo? Piszesz, że wybierzesz się do zoo, że masz tutaj niedaleko. Jakbyś przyjechała do Bydgoszczy, to bym cię zabrał do zoo. Tak napisałeś. Pamiętasz? No tak tylko mi się napisało. Tak ci się napisało. Aha. A ile masz tych takich koleżanek, co mają 11, 12, 10 lat? Ile masz takich koleżanek? Nie. To ja ci przypomnę. Ja mam tutaj w ręce teczkę. I w tej teczce zarchiwizowane są twoje rozmowy, prowadzone jeszcze do przed chwili, z czwórką dzieci, z dwoma 10-latkami, z jedną 11-latką i z jedną 12-latką. Pamiętasz, o czym z nimi piszesz? Poza zoo? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. To ja ci przypomnę, bo ja mam te rozmowy. Czy mogą być też tematy dla dorosłych? Dziecko cię pyta, jakie to są tematy? No o seksie. Dziecko się pyta, co to jest seks, ponieważ to była 11-latka. A ty pytasz się, a wiesz skąd biorą się dzieci? Dziecko ci odpowiada, że mniej więcej wie, że rodzi je mama. Ale jak do tego doszło, że one się tam znalazły? Czy wiesz, co to cipka, jak ona wygląda? A może bawiłaś się już swoją cipką?
Pamiętasz taką rozmowę? Jesteś w stanie sobie przypomnieć taką rozmowę? Ciągle. Pamiętasz czy nie pamiętasz? No dzisiaj tak Cię widzę, dopadliśmy w pracach polowych, no bo dopadliśmy Cię w szczególnym miejscu, gdzie pracujesz. I tak wyglądasz, jak wyglądasz akurat, bo oderwaliśmy Cię od chyba jakiejś pracy w ogródku, tak? No właśnie, dlatego tak jesteś trochę ogrodowo, wyjściowo-ogrodowo dzisiaj jesteś zrobiony, chociaż niedziela. Ale patrz, mam Twoje zdjęcie. To Ty? To Ty. Ogolony. Ja to usunę wszystko. Ale nie, ogolony, uśmiechnięty facet. Normalnie wyglądający, no dzisiaj wyglądasz gorzej. Powiedz mi, czemu nie pisałeś do dorosłych kobiet, tylko do dzieci? Krzysztof. Czemu na przykład pisałeś do dzieci, wielokrotnie zresztą, że mogę Ci pokazać zdjęcie mojego siusiaka. Chcesz? Po co? Czuchu. No to usunę. No, ja mam nadzieję, że Ty to usuniesz, ale ja teraz się pytam, po co to robiłeś do tej pory? Przecież to jest mnóstwo tych dzieci. Ja tutaj mówię w tej chwili o czwórce, ale już wiemy, że tego jest więcej. Ale już wiemy, że tego jest więcej. Jednocześnie sam prosisz dzieci, żeby robiły sobie zdjęcia i wysyłały do siebie, jak się kąpią, jak są w toalecie. Piszesz na przykład, i co, robiłaś sobie dobrze, bawiłaś się swoją cipką? Tak, chciałbym Ci wylizać cipkę. Krzysztof, po co? No widzę, że nagle straciłeś rezon do rozmowy. Przed chwileczką, jeszcze przed nagraniem, byłeś taki bardzo pogadany. Usunę to. Usuniesz to, tak? W ogóle strasznie spuściłeś tonu. Miałeś taki silny męski głos, a nagle taki jesteś słabeusz. Zrobiony. Krzysztof, w związku z tym, rozmowa jest z tobą trudna, więc ją skrócę. W związku z tym, że popełniasz wielokrotnie przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, zmuszeni jesteśmy przekazać ciebie w ręce policji. Nie. Nie, ja to usunę. Krzysztof, proszę, żebyś został. Usunę. Zmuszeni jesteśmy przekazać Ciebie w ręce policji. W tym momencie na miejscu pojawili się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Nie. Ja to usunę. I Krzysztof, zaczekaj proszę. Nie. Zaczekaj, zostaniesz. Nie. Krzysztof, proszę, żebyś zaczekał. Nie. W tym momencie przekazujemy Ciebie w ręce policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Nie. Dobra, wyłączę pan to. Dobra, nie to już też uważaj, Za każdym rogiem nie musisz się bać, bo rozprawią się z wrogiem. Pedofilu, patrz, to my wiemy o tobie. Dobra marka, wielki cel, dzieci nie dam skrzywdzić, nie. Będzie trzeba, będę bieg, ja i tak dopadnę cię. Świat jest piękny, gdy was nie ma, dbaj o dzieci, bo tak trzeba. Nie możecie być bezkarni, dzieci bronię w imię matki. Będą kratki, będzie wyrok, konsekwencja waszych czynów. Zjednoczeni w grupie siła, mocna grupa w licznych stylach. Jedna akcja, jedna chwila, no i mamy pedofila. On na pewno nie da dyla, bo w nas wiara, to w nas siła. Ej, 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 ej